Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny filmik z serii Poradniki, a w nim cofanie wersji gry na Steam. Więc jeżeli z jakiegoś powodu musicie, bo chcecie sobie cofnąć wersję gry Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator do poprzedniej albo do jakiejś jeszcze wcześniejszej, to już mówię wam, jak to zrobić. Otwieramy sobie oczywiście aplikację, uruchamiamy aplikację Steam na komputerze. Wchodzimy tutaj w zakładkę Biblioteka i wybieramy sobie przykładowo Euro Truck Simulator 2. Klikamy prawym guzikiem myszy, wchodzimy we właściwości, klikamy zakładkę tutaj Beta i rozwijamy tutaj wybierz betę, w której chcesz brać udział. Rozwijamy sobie tą listę i tutaj zobaczcie, mamy przynajmniej u mnie jest kilka tych, kilkanaście może nawet wersji temporary. 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 30, 31, 32 i tak dalej. I przykładowo, jeżeli chcemy z obecnej wersji 1.35 wrócić do wersji 1.34 albo 1.33, to sobie klikamy powiedzmy na wersję 1.33. Tak, zamykamy i tak jak widzicie tutaj już aktualizacja w kolejce, prawda? Ja oczywiście nie chcę tego robić, więc klikam sobie brak udziału. Po kliknięciu, oczywiście po wybraniu wersji, czekamy, aż wszystko nam się pobierze. Po pobraniu możemy sobie grać i używać wersji, używać gry w starszej wersji. No, przykładowo, jeżeli tam chcecie sobie pograć na promocie, a nie macie wszystkich DLC mapowych i pobraliście sobie starszą wersję promoca, to możecie sobie cofnąć oczywiście wersję Eurotrucka do jakiejś tam wcześniejszej. I teraz tak, jeżeli chcecie powrócić z tej wersji 1.33 czy 1.34 do obecnej wersji gry, to nie klikacie sobie, nie wybieracie sobie później temporary z obecną wersją gry, tylko dajecie tutaj na samej górze, wybieracie brak udziału, brak anulowanie udziału we wszystkich betach. I to jest wszystko. Steam automatycznie wam zaktualizuje grę do najnowszej wersji i w przyszłości, jeżeli wyjdzie jakaś łatka nowa do gry, to automatycznie wam zaktualizuje, oczywiście jeżeli tam macie włączone aktualizacje, tak? Gdzie to jest? Tutaj, tak. Ja mam zawsze aktualizuj. Także jeżeli tak macie, to będzie wam automatycznie aktualizował. Tak samo identycznie jest w przypadku ATS-a. Też wchodzicie w zakładkę beta i też wybieracie sobie tutaj temporary. I później, jeżeli chcecie wrócić, to klikacie brak, anulowanie udziału we wszystkich beta testach. Także no taki krótki filmik, myślę, że to nic trudnego, a może czasem się przydać, tak? Także jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadawać w komentarzach. Postaram się na wszystkie oczywiście odpowiedzieć. Także no to taki krótki filmik. To tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.